Ty, ale wymiar ma. Ma. O, jest, 27, ładnie. No, flądra na punkty. Dokładnie. Cześć, witamy Was. Dzisiaj jesteśmy w Lubiatowie. Kolejne zawody w Lubiatowie. Które to już? No, piąte. To są zawody o puchar wójta gminy Choczewo, nie? Tak. Współpracujemy z panem Wiesławem Gębką już od paru lat. Tutaj nie tylko wójt, ale też sołtys Kopalina udostępnia nam tutaj ten piękny obiekt, gdzie możemy, jak to się mówi, w takich bardzo ludzkich warunkach rozpoczynać. Plaże w Lubiatowie są przepiękne. Tutaj no, turyści na pewno by mieli swoje 3 grosze, by dorzucili, że naprawdę jest fajnie. A jak to jest z rybą? Miejmy nadzieję, że Neptun będzie nam łaskawy i podeszle nam trochę tych flonder. Spotkaliśmy się na rzutówce jakiś czas temu. My tak zaczęliśmy ten sezon po prostu od takiej rozgrzewki, rzucania po prostu dalekiego, a tutaj mamy takie prawdziwe rozpoczęcie sezonu wędkarskiego. No mamy tą przyjemność, że od paru lat akurat klub Pomuchel organizuje tak jakby nieoficjalnie, oficjalne rozpoczęcie sezonu surfcastingowego. No byłem na rzutówce u Was tam. Widać było po zaangażowaniu, że już chcieliby, rwali się do tego wędkowania. No było to takie małe preludium, które na pewno też przynosi korzyści z tego, że jest jakaś mała rywalizacja, jest dzielenie się wiadomościami wśród kolegów. Chyba o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy, jak to się mówi, wobec siebie byli zawsze lojalni i dzielili się wiadomościami, gdzie jest ta ryba, co się dzieje, jak łowić, jakieś nowe zestawy, nowe przynęty. To są bardzo istotne sprawy, które warto się dzielić. Jesteśmy dzisiaj w Kopalinie, takiej miejscowości nadmorskiej, turystycznej, która żyje z turystyki no takiej morskiej, plażowej, nie? Dokładnie tak. To jest miejscowość, która jest położona w bardzo niewielkiej odległości od morza. I w zasadzie, gdybyśmy w tej chwili mieli robić taką strukturę zatrudnienia, to oczywiście większość ludzi to turystyka usługi. W zeszłym roku została zrealizowana taka inwestycja przez naszą gminę wspólnie z nadleśnictwem, która polegała na rozwiązaniu tutaj problemów komunikacyjnych. Mamy bardzo ładnie zrobiony w tej chwili szlak dla pojazdów, równolegle biegnie szlak pieszo-rowerowy. Zaczyna się w Lubiatowie, jest to trasa jednokierunkowa. Jak władze tutaj gminne podchodzą do tematu wędkarzy? Widzę, że zauważacie nas, to już jest dobrze. Macie jakieś plany w stosunku do no, tej grupy ludzi? Na razie udzielamy Wam gościnności. Co roku jesteście tutaj u nas na zawodach, na tym otwarciu sezonów. Pomuchel to już jest nasz taki
tradycyjny partner do tego, żeby te zawody tutaj rozgrywać. Cieszę się bardzo, że po raz kolejny gościcie na naszej ziemi choczeskiej. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała. Również zależy nam na tym, żeby współpracować w tym zakresie, bo każda dziedzina aktywności związanej z naturą, z przyrodą, z morzem, z lasami, począwszy od wędkarstwa, poprzez jeździectwo, poprzez rowery, nordic walking, to są wszystko takie dziedziny sportu, które bardzo pielęgnujemy na naszym terenie, bo uważamy, że jesteśmy takim terenem, który jest wręcz stworzony do uprawiania takiej aktywności. Przepiękne pola, lasy, no super tereny, dziewicze wręcz można byłoby powiedzieć, no to wręcz taki wasz atut w porównaniu z takimi miejscowościami, nie wiem, jak Władysławowo czy Półwysep Helski, gdzie no owszem, to też jest, ale jednak tam jest bardzo dużo tych turystów, no i te plaże po prostu no tętnią tym życiem bardzo, a u was no widać, że ta plaża nie jest przeludniona. Dokładnie tak. Pierwsza rzecz jest to, o czym wspominałem już wcześniej. Tak? Nie nastawiamy się na rozwój turystyki przemysłowej. Myślimy o turystyce przyjaznej naturze, o turystyce rodzinnej, o takiej turystyce, która pozwoli nam mieć nadzieję, że nigdy nie dojdzie do tego, że ktokolwiek, kto będzie chciał znaleźć sobie miejsce na plaży blisko zejścia, będzie miał z tym problem. Dobra, podejdź za małej wędkę. No, zdarzyło się. Ale to na jakiejś dużej rybie, co? Nie. Niestety. Niestety, przy zarzucie i w takim momencie, jak już ciężarek leciał. O. Taki oto peszek mamy. Zdarza się. Nie no, zdarza się, faktycznie. Ale słuchaj, dobra, gdzie popełniłeś błąd, że to się złamało? Żadnego błędu, ciężarek już leciał i w tym momencie tak jakby złamało się jak patyczek. A, czyli może miała jakąś wadę. Może miała jakąś wadę ukrytą czy coś. A to nie są już też i nowe kije, bo to są odkupione. Także... A gdzieś tak myślisz, że jest opcja, że gdzieś ją szczypnęłeś w samochodzie, gdzieś podczas transportu? Zawsze. Bo nie mam twardej tuby, mam miękki pokrowiec i zawsze może coś takiego się zdarzyć. Tak, no i dobrze, że na zawodach masz dodatkowe wędzisko zapasowe, to możesz dalej łowić. Federek 150 gram, 3,90 też można wykorzystać.